Hello, 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 witam serdecznie. Drogie grono użytkowników, którzy akurat wybrali spędzić tutaj czas przy takim, a nie innym streamerze. Kto to taki? Kto jest taki odważny, że sobie tak wybrał? Kaktuar, siema Kaktuar, dziękuję ci serdecznie, że wybrałeś mnie akurat w tym czasie. Mati też jest. Siema Mati, co tam, jak tam? Tobie też dziękuję, że wpadłeś. Chibi nawet przyszła też. Wow, kurde, śmietanka polskich widzów. Siemaneczko, co tam u was? Jak tam? Spałem dzisiaj do 13. To co ty w nocy robiłeś, że ty tyle spałeś w ogóle? Skąd ty masz tyle czasu, że ty śpisz do 13? Co jest grane? History. Zobaczmy, czy ja pamiętam tych ludzi w ogóle. Agrael. To jest ta laska, co ją uratowałem ostatnim razem, nie? Czekajcie, co ona lubi? Ona lubi beautiful items i fancy items. Okej, czyli typowa kobieta. To jeśli lubi beautiful rzeczy, to powinienem jej wystarczyć, prawda? Jestem mega szczęśliwy z tego powodu, że spałeś do 13? Powiem ci, że ja miałem taki okres w życiu, że też spałem do tak właśnie do pierwszej, drugiej około. Ale powiem ci, że tak po dłuższym czasie jakoś tak miałem wrażenie, że jak spałem tyle, to tak jakby marnowałem dzień trochę, wiesz? I potem jakoś tak przestałem już to robić. Znaczy no, nie tak, że stwierdziłem, że marnuję dzień, już tak nie robię. Tylko po prostu mi się zmienił trochę styl życia i dlatego już nie mogłem tak robić. Robię na wolontariacie, więc środę i piątek wolne. Środa dzień loda. Znaczy, środa wolna mówisz. No to bardzo dobrze. To jak tak, to należało ci się trochę spania. Ale to o której poszedłeś spać? Agrael, Albert. Albert, też ciekawy ziomek. Ostatnio też na streamku mieliśmy z nim questa. On udawał, że jest jakimś tym. O właśnie, tutaj. Udawał biedaka jakiegoś żebraka, a się okazuje, że on jest szlachcicem jakimś. Amras, Auriol, Benton, Bernal, Bjorn, Blade, Boris, Brandon, Brandt, Cecilia, Celina, Klois, Dalia, Dan, Doiren. A może to była ta elfka? To w takim razie tamta co jest kto? Nie pamiętam kto to jest. Nie, to jest ta elfka tutaj. O, to tą uratowałem wcześniej. Dobra, sorry. Ona lubi adorable items i beautiful items. Czyli nie lubi fancy. Od północy do 13 godzin spałeś. Co ty gadasz? Ojej, to tak długo to ja, nie wiem, to ja sypiam tylko jak, nie wiem, jak mi coś dolega. Ja bym nie umiał chyba tak długo spać. Już bym po prostu pierdolca dostał potem, po tylu godzinach, jakbym miał leżeć. Tak mi się wydaje. Także jakbym był chory albo skacowany, to jeszcze tak. Ale żeby tak po prostu? Ale ja potrzebuję snu. No, chociaż też bardzo łatwo mi się dużo śpi w soboty, jak już kończę te poranne zmiany. Bo jak tak przez 5 dni od poniedziałku do piątku wstaję o 4 rano, to jednak potem jak się kładę w ten piątek wieczorem już w nocy, to tak, jak na przykład w sobotę mam jakiś stream dla wspierających, to czasami się boję, że mogę zaspać. Mam trochę problemy psychiczne, a jakieś leki bierzesz albo coś takiego? Może leki też wspomagają spanko dłuższe. Dobra, nie będziemy tutaj przeglądać tych ziomków. Przepraszam was za te przynudzania na początku. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Aha, tutaj to z tym begarem. No to za 3 dni musimy wrócić do laski i ona mi da jakiś tam materiał. A place to call home. Mildred has a request to make of you and he has asked you to meet her at her abode if you are interested. Odgadniemy sobie to, bo to możliwe, że...
bo to możliwe, że załatwi mi nową chatę. To jest co? Aha, tu jest ten blacksmith. Ornate box. I to, dobra, okej. A to co? Stagerek lepszy. Okej. Chibi, bo ty dużo sypiasz też. Bierzesz leki. No to może przez te leki, tak. There was another matter we were to attend to hereabouts. Was there not? Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Marsyl, prowadź nas, prowadź. A jak tam z levelami stoimy w ogóle? 23, 22, 20, okej. Trzeba będzie za niedługo wymienić tych NPC-ów, ale to jeszcze czas. To jeszcze czas, jeszcze czas z tego co wiem. We have arrived. Gdzie to tutaj? You've Siema. come. Glad to see you, friend. You've come, that's what she said. So, what say you? Would you care to live here in my absence? As I've said, you needn't worry about tending to the place. Many thanks, friend. I knew I could count on you. I'll stop by again in a week's time, but till then, farewell. Okej. Laska zaproponowała, żebym We will spał. find much better rest in an abode than out in the elements, methinks. Let us make good use of it while we can. Tis as you say. Laska zaproponowała, żebyśmy tutaj spali. Podejrzane, co nie? Patrzcie, i mogę nawet sobie rzeczy tutaj przynosić i tak dalej. No dobra, siemanko kupcon, witam, jak tam u ciebie? Jak tam środa ci mija? W sensie ostatnio dostałem nowe leki, które są na epilepsję. Nie, żebym cierpiał na to, ale miałem koszmary senne, a one pomagają na koszmary. Okej. A to aż takie mocne koszmary miałeś? Kurde. Ja ci powiem, że ze snami to ja mam tak źle, że prawie mi się nigdy nic nie śni. Chociaż słyszałem, że podobno człowiekowi się zawsze coś śni, tylko że nie zawsze pamięta. Także jeśli to jest prawda, to zmieniam tutaj moje oświadczenie na ja prawie nigdy nie pamiętam, co mi się śni. To jest takie smutne, bo kiedyś moja przyjaciółka, jak ten. Sobie na gadu-gadu często rozmawialiśmy swego czasu, to codziennie rozpisywała mi pełno opowieści, co jej się śniło, o czym, dlaczego i w ogóle takie całe story, nie? Ja pierdzielę. Zamówiłem Stellar Blade już za 306 zł. Jaram się na grę. Ja jeszcze z Dragon's Dogmy, kurde, nie skończyłem, to o tym Stellar Blade'zie to tak jakoś mocno nie myślę, powiem ci. Ale możliwe, że też pogram na premierę. No ja miałem ciężko z koszmarami, noc w noc budziłem się cały mokry. Kurde, to ja tak w życiu może miałem raz czy dwa. Albo trzy, albo cztery, ale no nie miałem z tym na szczęście problemu. Ale co, jak dostałeś teraz te leki, to dobrze, że ci pomaga lunatykowanie, a tak to nie miałem nigdy. Moja siostra tak miała parę razy. Z tego co kojarzę. Co by se tu jeszcze upichcić? Te eksplozywy może se zróbmy. Dobra, styka. A teraz trzeba coś jeszcze odnieść do środka.
Jezu, ile ja mam rotenów tutaj. Pogniło mi tutaj wszystko prawie. Jesus. Niedobrze, niedobrze. To jest na co? Turret debilitation. Pozytywnie, co to znaczy turret? Use it to cure the turret debilitation. Drenched. Macie słownik pod ręką? Sprawdźcie, co to jest turret i drenched. Słyszałeś Kyuguzior 8 mila? Tak, słyszałem i powiem ci, że nie podoba mi się. Znaczy, rozumiem, że to jest taki skok w old school, ale właśnie dlatego mi się chyba nie podoba. I widziałem, że wyświetlenia chyba też nie za bardzo były wysokie na tej 8 mili. Znaczy, rapować dalej tam rapuje fajnie, nie? Ale ta 8 mila, no nie siadła mi kompletnie. A tobie, Kupson? Podobało się? Tylko wiesz, ja po przejściach jestem, to czasami krzyczę przez sen. Okej, spoko, rozumiem. Nie będę specjalnie pytał jakoś tak ten o przejścia, bo pewnie byś nie chciał tutaj się dzielić aż takimi rzeczami publicznie, ale spoko, rozumiem. Taret, covered in tar. Tar smoła. No okej, dobra, to samo tar to wiem. Ale taret myślałem, że to chodzi o coś innego. Okej, a drenched? Drenched? Seeker's Token mamy jedno, proszę bardzo. Tiger's Eye, Onyx, Jasper. Dobra. Dobra, 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 ale to nadal mam dużo rzeczy przy sobie. Czekajcie, czemu ja mam tyle rzeczy przy sobie? What the fuck? Trzeba coś, kurde, odtagować. Pierścionki są... Kurde, czemu ja jestem taki ciężki? Co ja tutaj mam? Dobra, weź, wywalaj wszystko. Dawaj, 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 to też. Pyk. Pyk. To mi daje healtha, to może sobie zostawię. To jest na też health, to jest health, to jest health, to jest health. Jesus, pełno tego healtha mam, a na staminkę nic nie mam, cholera jasna. No dobra, ale okej, okay, to na razie możemy to zostawić, jak jest. No właśnie, tu jest bunch of flowers, gorgeously arranged. When offered as a gift, it deepens the bond between giver and receiver. No, ciekawe, do jakich itemów to się zalicza, nie? To jest gift, który mogę dać komuś. Tylko tam te dziewczyny chciały na przykład beautiful items albo adorable items, nie? Drench przemoczony, przesiąknięty. Aha, okej, okay, czyli dobrze się domyślałem. Dobra, dziękuję serdecznie za pomoc. Okidoki. Właśnie, tych arrowów oddamy na razie. Na razie nie chcę. Dobra. Dobra, myślę, że jest okej. Okay. To aż 2 kg waży. Weź to daj do stodoły. Dobra. Chibi coś ma do zrzucenia z siebie? Rotten apple, rotten. Tutaj jakieś gałązki, tutaj jakieś inne pierdoły. Dobra, coś tu jeszcze Chibi ma? No nie bardzo. Okej, okay, Marsylka, ty coś masz ciekawego? Masz rybę. Wow. Dobra, to tyle. A Marilyn? Też nic ciekawego. Dobra, to tyle. I gdzie tu możemy spać? Można spać? Morning. Tak jest, dokładnie. A czemu nie masz po polsku? Bo ostatnio widziałem DD2 po polsku. Ponieważ po polsku jest tylko na pecety i to jeszcze jak zmodujesz sobie specjalnie, jest takie maszynowe jakby spolszczenie. Czyli z tego, jeśli dobrze rozumiem, to nie robione dokładnie przez osoby, tylko przez chyba AI albo przez maszynę. I dlatego Dragon's Dogma mogłeś widzieć po polsku, bo oficjalnie Dragon's Dogma po polsku nie wyszła, niestety. No i ja gram na Playu, no to na Playu żadnego moda nie wgram i tak.
Co tu się dzieje? Chibi zabijała cyklopa jakiegoś znowu, jak nas nie było? Fajnie. Od Felestarii jej dostała przedmiot. Felestaria, zobaczmy. Kto to jest? 38 poziom, jakaś Felestaria. O kurde, z tym łukiem takim czarodziejskim. Pograłbym tym. Tylko muszę to znaleźć i odblokować najpierw. Jakaś taka babka przy sobie, trochę nawet, widzę, że Chibi pomagałaś jej. Brawo. Wyrwałem sobie ostatnio włosy na głowie i mam łusiny jakoś po boku. Czemu? Ej, Kupson! Powiedz mi, czemu ty tak dziwnie zawsze rozmawiasz, że ty mnie o coś pytasz, ale jak ja cię o coś pytam, to mi nie odpowiadasz. Bo ty tak często robisz. A tu jakaś Teleris, dobra. I oczywiście zobaczmy profil, bo uwielbiam podglądać. Sparky Blazer FM, okej, super. Nie wiem czemu Q, przepraszam, poprawię się. Okej, to masz właśnie szansę na poprawę. Ja zapytałem, jak tobie się podobała piosenka 8 mila od Guziora. Także słucham. Fajna czy nie fajna? You'll not believe the journey I've had. Our adventure continues. Tak jest. Come, we've much to be getting on with. Our feeling adventure rested, I trust? Continues. Dobra. To w takim razie, jak już mamy questy tutaj ten odhaczone, to może teraz chodźmy tutaj. Czy nie? Zobaczmy, czy on jest gdzieś tutaj, ten ziomek. Czy go mógł zahaczyć, czy nie? Shall we seek out the young man from the other day? Tak. Then follow me. I'll lead the way. A ty wiesz, gdzie on jest? You have our gratitude. Lead the way. No to prowadź. Skoro wiesz, gdzie on jest. We have reached our destination. Gdzie tutaj? No tak, no to ja wiedziałem, że on tu jest. Hoi. Faring well, I hope. Kupson, podoba ci się 8 mila? No właśnie mi nie podeszła, kurde. Hillbomb lepsze? Hillbomb to było które? To było te ostatnio, co było te, czy? Q ignoruje połowę czatu, a potem narzeka, że mu nie odpowiadają. Bo nieprawda. To nie jest ta sama sytuacja. Hillbomb z Kubanem, tak to ostatnie. A, no to tak, to tak. Hillbomb był, jest bardzo fajne. I nawet Kuban fajnie refren śpiewa, no. I was hoping you'd say that. Do you know, I had a feeling we'd meet here today. Say, you're not from round here, are you? Are you a traveler? Have you seen many places? How I envy you. This city is all I know. I long to learn more of the outside world, but Mother won't allow it. She's always telling me how dangerous it is beyond the palace walls. But that only makes me question her judgment more. Czemu ci nie odpowiedziałem? Już ci odpowiadam. Jak nie działa ci Steam na tym Windowsie? What the fuck? A czy można dokupić do laptopa dodatkowy dysk? Nie wiem. Wydaje mi się, że można, ale to musiałabyś zapytać internetu albo kogoś, kto się zna. Laptopy to nie jest mój konik za bardzo. What of the lives of our people?
They must be fraught with uncertainty, subject to harsh conditions. It seems unfair that I alone should be shielded from that reality. But listen to me waffling on. Ah, I almost forgot. I happened upon this little curio the other day. Here. To jak ci nie działa Steam na tym kompie, to weź go całkowicie wypierdol i zainstaluj jeszcze raz. My apologies, friend, but I'd best be going. I mustn't let Mother find out I left the palace. Thank you for indulging me. I do hope we'll see each other anon. Till then, farewell. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Tam jest Windows 7? Na tym kompie? Ja pierdolę, ten komputer musi być stary w chuj. To ja nie wiem. A na tym laptopie nie masz? Miejsca na pewno? Żadnego? I've heard the same. Indeed. Tell is, there's been a shift in the chain of command. No to trudno. To każdy quest polega na tym, żeby gdzieś czekać na coś. Jesus, czekajcie, to zrobimy inaczej. To ja sobie odpalę może teraz tego questa, co muszę tego NPC-a zaprowadzić. This looks as good as well, my son. How might I be of service? How can I get more customers to do? Przejdziemy. Pójdziemy tędy, wyjdziemy tutaj. No i pójdziemy. Okej. Okay. To idziemy tak. Good day, sir. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. By się Wincek pojawił, nie ta gra. Patrzcie pozytywnie, mamy piękną pogodę. Wow, 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 ziomek. Mamy piękną pogodę, piękna woda, piękne skałki, piękne lasy. Wszystko tu jest piękne. I can guide you there if you wish. Tam w ogóle widać, jakby się góry. Góry zmieniły kolor. Co oznaczać może jakiś nowy biom. Ale superancko, lecimy na kolejną przygodę. Juhu! Here! Strike of lightning on your side. Well fought, Arisen. Keep on like that, and we'll be done soon enough. A result to be proud of. You have my protection.
Nie, nie byłem u Sfinksa. Jeszcze nie spotkałem takowego. Jeśli chodzi o... Ja nie wiem, czy się go spotyka pobocznie, czy w głównym wątku. I jeśli wiesz, to mi nie mów, bo nie chcę wiedzieć takich rzeczy. Ale jeśli chodzi o główny wątek, to ja naprawdę prawie nic nie... Nie pocisnąłem. Ja robię na razie jakieś rzeczy takie inne. I w sumie mi się robi bardzo fajnie te rzeczy inne jakieś takie. Co chwilę się coś dzieje, co chwilę coś się odwala. Jest ciekawie. Teraz sobie polecimy na razie, bo ja mam takiego jednego ziomka, który na poprzednim streamie się ze mną tutaj ten doczłapał do mnie i mnie poprosił, żebym go odeskortował do jakiegoś miejsca. Także spróbujemy teraz to zrobić. Kurde, strzała zginął. Ten też. Idź, bo ma fajne argumenty. Tak, ja widziałem te argumenty. No, ja wiem, o co ci chodzi. Spróbujemy te argumenty złapać. Wydaje mi się, że chyba jestem trochę już przekoksany na te miejsce tutaj, na te obszary, bo bardzo szybko zabijam te wszystkie mobki. Could you come over here? Nope. W ogóle jakaś jaskinia jest. Chodź. Dobrze w ogóle biegnę, czy pobiegłem w jakieś dziwne miejsce? Nie, okej, okay, jest okej. Okay. Flawless execution. Co my tu mamy? Mamy tutaj coś ciekawego? Co tu się dzieje? I understand the inclination arisen. Camping is one of life's simple pleasures after all. Oh. Oh, nice. Here's a surprise. The thrill of discovery never gets old. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Ha, ha, ha. Ktoś patrzy się koło obiecie w cycki, ta do niego mówi, chcesz w gębę, a ten do niej, a drugiego do łap. I shall follow your lead and prioritize support. Elizabeth, dziękuję, ale nie chcę cię. Do widzenia. Elizabeth mi się ogłaszała. Co to za dźwięk? Coś się dzieje tam na górze. Sprawdźmy. Co to jest? Czyżby gryf? Chyba gryfa mam. Lecimy z tematem. Dawaj na gryfa, wchodzimy.
Czekajcie, muszę odpocząć. Dobra, trzeba odpocząć, bo jestem zmęczony. Odpoczynek. Co to za latanie? O kurwa! Co jest? Ej! Gdzie ty mnie wziąłeś? What the fuck? Kurwa, jak mi się zaraz stamina skończy, to się zesram po prostu. O, fuck, czekajcie, musimy... Czemu nie mogę skombajnować? No nie, nie gadaj, mamy coś na staminę? Tu jest health i stamina, dawaj. Dobra, trzymamy się, uwaga. Gdzie on, kurwa, leci? Gdzie są moi przyjaciele? Pilot Escort Request! Co kurwa? O chuj! Czemu tu jest kilka gryfów? Help! 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 Kurde, ale przypałowo tu jest. Kurwa, jeszcze z żadnym gryfem nie walczyłem, to teraz muszę mieć dwa naraz, tak? Dawajcie go na łeb. Chibi na niego weszła. Nie, to nie Chibi, to Marcin. Ajajajajajajajaj, help, help. Oż ty w mordę, jeża. Tego, kurwa! Tego drugiego! Co tu się dzieje? Gdzie ja jestem?
Dobra, leży, leży, leży. Dawajcie go. Dawaj! Jesus Christ! Wstawaj, Chibi! Kurwa! No! Dobra, jeden leży. Zapalił się! Dawać go, kurwa, dawać! Nice, napierdalamy ostro! Siema, Mac! Tu można latać? No, gryf mnie wziął, przywiózł tutaj. Ale damage ładny, nie? Wleciał. Yeah, pierdyka. Co on robi? Strzelajcie w tego gamonia! Ja go spróbuję zepchnąć na dół, nie da się, za twardy. No chodź tu! Jebnął, zarył o podłogę. Gdzie on jest? Tam, lecimy. Spróbuję go podpalić. Jebnął mnie piorun. Czy to któraś z was? Jezu, nic nie widzę, Jesus. Prawie zginąłem, kurwa, widzieliście to?
Dawaj, idę na niego. W ten głupi łeb wyczaskam, to się nauczy. Podpalił się. Jazda z nim. Napierdalajcie, ekipa. Kurwa mać, jaka akcja w ogóle. Gryfa spotkałem, zacząłem się z nim bić, potem na niego wleciałem, on wzleciał na górę, leciliśmy gdzieś w pizdu i potem wylądował w gnieździe, a w gnieździe jeszcze był drugi gryf. Mieliśmy dwa gryfy do walki. Jaka masakra, co za porąbana akcja. Ja pierdziele, no. I tu jeszcze skarby, 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 skarbusie. Jakieś hajsy, jakieś inne pierdoły, nice. Zrzynka z W3, tam też tak było? Tylko wiesz, tutaj właśnie to jest fajne, że tutaj mało rzeczy jest oskryptowanych. Tutaj rzeczywiście po prostu jest bardzo dużo takich jakby rzeczy losowych, nie? Kurde, nice. Coś jeszcze ma? Właśnie, on coś ma. Dawaj, 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 dawaj. Patrzcie, jest. Pierwszy gryf. Zrobię sobie fotę. Taką pamiątkową, nie? Q-Terminator, albo lepiej Q-Minator. Ale Q-Minator nie brzmi aż tak sexy jak Terminator. Ślimaki mogą zabłotnić same siebie. To są w ogóle takie, kurde, kosmiczne istoty, nie? Ślimaki. Dobra, gdzie jest ten drugi gryf? Tu pierwszy, a tutaj co? To jest już, to są szczątki po tym drugim? Czy o co chodzi? Over here, if you please. Marsil, co ty znalazłaś? Czekaj, czekaj, trzeba wszystko tutaj... Wszystko wziąć. Wszystko, wszystko. Ale fajnie, kurde. Mój pierwszy gryf okazał się moimi dwoma pierwszymi gryfami. Ale w ogóle, czekaj, właśnie. Gdzie nas wyjebało? Przez to, że... Właśnie, właśnie, bo ja szedłem z tym... Ja szedłem z tym NPC-em, żeby go eskortować do jakiejś wioski i co się okazało? Okazało się, że kurwa sfejlowało mi ten zadanie, bo mnie gryf porwał, nie? Dekontaminator brzmi ostro, bardzo ostro, no. Powiedziałem mi to na wolontariacie, ale musiałem sprawdzić i serio, kurde, prawda? No w sumie, jakby nie patrzeć, to z tego co wiem właśnie, to ślimaki, one chyba tam nie mają płci za bardzo, nie? Co to jest? Ej! Ej, co ona tak szybko padła? To jest podejrzane! Czekajcie, ja chyba robię save'a. Kurwa, nie mogę. Bo jak my tu zginiemy...
Co to jest? Menel z Finala? Ej, kurwa, rzeczywiście, na hita mi ściągnął HP. Co daje VIP na Twitchu? Nie wiem, że możesz linki wrzucać. Na przykład. Kurwa, tam czarodziej mnie prawie zabił. Zróbcie z nim coś. Zabity? Bo mi się wydaje, że oni są za mocni tutaj, żebyśmy mogli coś robić ciekawego. A tak w ogóle, to gdzie my kurde jesteśmy? Jakiś ponury las. Niedojebany. Co tu się dzieje? Z kim wy walczycie? To jakiś szkielet? Wow! Jezu, ale tu jest niebezpiecznie. Well done, już koniec, zajebiście. To przydałoby się stąd spieprzać. Gdzie my jesteśmy? Jak stąd wyjść? W ogóle, what the fuck, gdzie ja jestem? Tutaj kolejny kościotrup, tak? Nawet kilku. Jesus Christ. That was well thought. There's no one standing who might say otherwise. To jest pełno tych kościotrupów. Discovered a treasure chest hereabouts during my last journey beyond the sea. Shall I guide you? To jakieś motylki latają, o co chodzi? Ta magia dupę mi ratuje tutaj? Czemu tak sądzisz? Która magia? Halo, pomocy! Kurwa. Ej, tu się dzieją rzeczy, ratunku! Tych czarodziei, mega duży damage? To dobrze, no od tego są czarodzieje, kurde. Ale też bez przesady. Na tych gryfach to ja tam kosmiczny damage też potrafiłem robić. Ale wiecie, no w wielu grach magia jest kurde OP. Zamiast mnie pochwalić, że Q dobrze sobie radzisz, to umniejszacie moją robotę, cholera. Ale powiem wam, że to już są takie, kurde.
Ja pierdzielę. Ale z ciebie noob. Dzięki, dzięki, naprawdę. Wizard, równa się Dips. A ja chyba nie mam Wizarda żadnego, nie? Ja mam tylko dwóch sorców. Master, I'm not sure how much longer I can keep going without rest. I fear for our chances, if we were to be set upon now. Gdzie my jesteśmy? Dobra, tu jakaś droga jest, więc podejrzewam, że tą drogą moglibyśmy przejść. Na jakąś główną drogę. Ciekawe, co się stało z tym questem, który się tam sfailował. Czy ja go mogę powtórzyć? Czy on się już poszedł jebać na zawsze? Ciekawe. Co za petardy ktoś tu puszczał? Halo? Ty jesteś wrogiem, czy nie? Kim ty jesteś? I shall be proud to serve you, Arisen. Zizi? Kim ty jesteś, Zizi? Jakiś pionek. Dobra, nieważne. You needn't trouble yourself. Da, przydałoby się iść gdzieś odpocząć, nie? Pytanie, czy idziemy tu, czy wracamy do miasta? Tam nie zawsze możesz liczyć. Okej, zapamiętam. Jak trzeba będzie coś liczyć, to... Dobra, no spróbujmy zaskoczyć. Hopsa. Dobra. O, skrzynusia. $1600, super. Lecimy dalej. No i okej. I know of at least one location in the vicinity that may be of interest to you. Shall I tell you more? Tak. Prowadź. Gdzie mnie zaprowadzisz? Skoro ona mówi, że zna jakieś ciekawe miejsce. To niech prowadzi. O Boże. Wow, co jest kurwa? Widzieliście? Chibi go wzięła, podniosła jak szmatę i go wyrzuciła, bo mnie uderzył. Zajebiste to było. I to jest właśnie czarodziej, który kastuje, nie? Wzięła go jak szmatę i elo. Brakuje w tej grze mimików? A skąd wiesz, może są? Co to za miejscówka? Co to za jest? A ptak. I feel at peace to gaze upon it. That's just what I was thinking. Właśnie, ona miała prowadzić, no to prowadź dalej, laska. Znowu gobliny pieprzone. It's fucking goblins! Dobra, ale na szczęście... Fajne jest to, że jak gobliny są już słabe, to są po prostu słabe, a nie, że mamy cały czas te same moby, tylko że... zwiększają im się staty. Tylko po prostu gobliny są już słabe, no i są słabe, no i tyle. Okej, tu jest wielki most. No to wracamy przez wielki most. Miejmy nadzieję, że nikt nie rozwali tego mostu podczas gdy ja biegnę teraz przez ten most. Dobra, ta laska prowadzi. Prowadź, prowadź. Yeah.
Łażesz mordę jeża, serio? Chibi go gdzieś tam wyrzuciła. Kto zabił byczka? No i dobra, i mamy level. Idziemy dalej, ekipa. Tylko jeszcze nie wiem gdzie, przydałoby się iść do miasta w sumie. A tu jest ogień, ej, może przy tym ognisku. To jakaś ekipa? Dzień dobry, witam, siema. A tam jest jakiś ogień, ej, moglibyśmy obóz rozpalić chyba, nie? Chibi, wstawaj! Już? Ładnie. Już, dobra. Mejkujemy kampa. Robimy kampa. Może coś usmażymy, bo przed chwilą jakiegoś woła zabiliśmy, to będzie może mięso na kuka. Tak, jest. We prevailed by the skin of our teeth. Smażymy mięcho. Mega zajebiście, że jakaś prosta walka z gryfem zrobiła, że jesteś w jakiejś nowej lokacji. Not like a feast to get you ready for bed. Tak, jeśli ktoś jest odważny. Jeśli ktoś jest odważny, to właśnie może siąść na gryfie i on po chwili może właśnie się wzbić w powietrze. I tu jest właśnie ważny myk, że trzeba się utrzymać, bo jak się nie utrzymamy i stracimy staminę, to po prostu spadniemy z wielkiej wysokości i zginiemy. Mi się jakimś cudem udało utrzymać, no i dzięki temu on mnie po prostu wywiózł do swojego tego gniazda, co jest w sumie zajebiste. Czy ta gra ma jakąś większą fabułę? No tam jest jakaś fabuła, ale z tego co wiem, to nie jest jakaś taka, wiesz, fabuła, która ci mocno porwie jak jakiś Final Fantasy albo Metal Gear Solid i tak dalej, nie? Taka fabułka, bo fabułka, no nie? Głównie ta gra opiera się tutaj na tych walkach z bossami i eksploracji. To jest takie główne cechy, które się wyróżniają. Jest dość ciekawa walka tutaj. Jest ta eksploracja bardzo fajna. No i ten system tych pawnów też jest bardzo ciekawy. Tak, czyli jak Skyrim. Wszystko wokoło lepsze niż główna fabuła. Coś znalazłem fajnego chyba. Czy nie?
Co to kurwa jest? Przecież ja w tym będę wyglądał jak kat. A hood crafted from the hide of oxen residing in the northern foothills of Mountain Alice. Seldom frays and molds to the shape of the wearer's head over time. Aha, i tak będę wyglądał, tak? No okej, okay, zakładamy, będzie beka. Silver ore. Dobra. No i gdzie my jesteśmy, drodzy mili? Jesteśmy tutaj, tak? A tu wygląda, jakby była jakaś jaskinia. Może sobie zerkniemy. Czy rzeczywiście jakaś jest? During my travels beyond the rift, I learned of a cave near here that you have yet to explore. Shall I take us there? A tu na rusztowaniu nie ma nic, nie ma nic, dobra. Now, what might that be? We ought to take a closer look. O czym wy mówicie, dziewczyny? Spokojnie. Aha, tutaj, dobra, tutaj miałem iść, lecimy. Zobaczmy, czy jaskinia, czy co? O, kogoś słychać. Tis our first time in this place. We would do well to be wary. Adventure awaits. My heart thrills with anticipation. Slime'ów na suficie. Co jest? Oni już tam kogoś wyczaili? A nie, rozwalają skrzynki. Okay. Slime'ów. Dobra, już nie musiałeś rozwalać tego kamienia, tak szczerze. Dobra, idziemy powoli. O, to jakieś cegły. Gdzie masz skeletons? Która zlurowała skeletony? Dobra, to były dwa szkielety na krzyż, a wy się prujecie tutaj. Co my tu mamy? Doskoczę tam, czy nie doskoczę? Uwaga, próbuję doskakiwać. Easy. Kurwa, serio? A ja byłem taki sprytny. Berecik masz fajny. To jest skąd ono, nie berecik? Piona! Jesus, Chibi, ogarnij się. Po co to rozwalasz wszystko? Wow! A ty co? Ła, wow, jak mi buta sprzedał. Jakiś fucking bandyta. I jakaś bandytka.
Tylko, że to są ci. To co oni, weszli za mną? Bo ja tutaj zrobiłem takie kółko po prostu. Dobra, jesteśmy znowu tu. Uwaga. Dobra. Dobra, ominąłem to też. Lecimy dalej. I'll gather these now. Twould be a shame to forget their location when we need them most. No, kurde, nie da się tego tak fajnie stagować, żeby to ten się rozpadło, ale żebym skoczył. Czy bija PMS, to wszystko rozwala? Co on, czemu on kurwa nie zszedł normalnie, tylko spadł z tego, z drabiny? One Wavestone shard is a mere rock, but combined they can work miracles. We ought to keep it with care, lest we lose it. Ej kurwa, oddawaj mi te dagery, co ty mi zajebałaś? Ja widziałem to, co ty robisz. Oddawaj to. Fajne są? W sumie to nie wiem, czy fajne, bo ja mam dwa razy ulepszone te swoje. Więc pytanie, czy te dagery byłyby też dobre, gdyby były dwa razy ulepszone. Ciekawe, ciekawe, ale dobra, okej, okay, to ja na razie dam to... Chibi, gdzie jesteś? Ja tym dziewczynom nie ufam. A Chibi? Halo. I wonder what discoveries await us further in. Remain alert, and naught shall catch us by surprise. To Chibi chyba na górze siedzi. Chibi, 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 Chibi. To find out what's inside. O Boże, znowu te takie głupie majty znalazłem. No. Patrzcie, przecież ja nie będę w tym kurwa chodził. No come on, ej, nie róbmy ze mnie kurwa nie wiadomo kogo, żebym ja takie coś ubierał. To jest lepsze niż to, co mam, ale kurwa nie aż tak. Żebym ja w tym chodził. Sexy rajstopki, a jakbym miał kobietę, to jeszcze okej, okay, ale... Fajnie. Nie trafił 5 razy. Dobra celność, nie? I jesteśmy gdzie? A, jesteśmy... Okej, okay, tu przy wejściu... Okej. Okay. Dobra, to spróbujmy jeszcze raz. Uwaga. Powtórka. Dobra. Tutaj jumpuś. Teraz znowu tutaj jumpuś. I co tu jest dalej? I skrzynusia dalej. Dobra. A co w skrzynusi jest? Ej, ja chciałem otworzyć. Okej. Okay. A tutaj? Aha, jest... I to tyle, tak? Tylko... To chyba jest koniec już, czy... Nie, tu dalej się idzie jeszcze.
pełno materiałów. Ale to w sumie tyle, nie? To już chyba koniec. No, to ta kopalnia nie była aż taka. Chociaż czekaj, no kurwa, słyszałem jak przed chwilą jakieś moby coś robią. Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here. No, chciałbym. Let us proceed with caution. No to słyszeliśmy przed chwilą NMS-ów. Tutaj są. Za ścianą słychać tam NMS-ów, ale jak tam pójść? Najczęściej streamujesz z konsoli, czy bardziej z PC? Znaczy ogółem streamy wysyłam na ten, do was z kompa, ale przeważnie grywam na konsoli, wiesz? Finala grałem na konsoli ostatnio, w to gram na konsoli, w Dark Soulsy na konsoli. Ogółem jak mam wybór, jak gra wychodzi na PC-ta i konsolę, to przeważnie kupuję na konsolę. Na PC-cie głównie gram w gry, które nie wychodzą. Które nie wychodzą na konsolę, albo w które się lepiej gra. A w jakie gry się lepiej gra na PC-tach? W strzelanki na pewno się lepiej gra na PC-tach. Tylko, że ja mało w strzelanki gram. I co jeszcze? I w strategię ewentualnie, albo w Diablo. Elgato czy po prostu domyślny stream z konsoli? Znaczy coś jak Elgato, tylko że Avermedia. Do watch where you're going. You'll hurt yourself one of these days. Shall we seek out the young man from the other day? Czy po prostu sobie przesyłam obraz z konsoli na kompa? O szkurwa, nie! Nie, tam nie idę. Tam nie idę. Nie jestem jeszcze na to gotowy. Przecież on idzie i drzewa odpadają, no kurwa. Co, próbujemy tego smoka, czy... No co ty, peniasz? No jasne. I tam jeszcze coś jest. Ty, a myślicie, że dałoby się minotaura na smoka? Wrzucić? Ej, spróbujmy może, co? Patrzcie, oni go już biją. Chodź. Chodź, Minotaur. Tam masz smoka. Ej, dawajcie go tutaj. Albo ja zawołam smoka, co wy na to? Smoku! Siema! Ej, dobra, spierdalamy teraz, bo słyszę głosy. Chodźcie do tego Minotaura. O kurwa. Gdzie jest Minotaur? I co, smok se dał siana? Follow me, if you would. Ja chciałem zrobić tak, żeby ten Minotaur i smok byli jakby w jednej walce razem. O, czekaj, może podejdzie. Wiecie, chciałem ich sprowokować razem. I co, odlatuje? Nie, wrócił na swoje miejsce. Dobra, to póki jesteśmy pełni sił, to może chodźmy najpierw na smoka. Zobaczymy, najwyżej zginę. You're welcome to take whatever you like from my pack, master. W sumie podłączając pada można grać we wszystko na PC. Chciałbym, żeby na PC były wszystkie gry, a eksy były tylko powodem do kupienia konkretnej konsoli natychmiast po premierze albo rok później w ostateczności. Byłoby fajnie.
Znaczy wiesz, na kompie jest zawsze ten minus, że nie zawsze ta gra chodzi tak jak powinna, nie? Czasami się jakieś dziwne rzeczy odstawiają, to jest przykre. Gladly see you put what I find to good use. Unbelievable. Dawajcie, ja mu spróbuję przyczepać to dupsko. Zrzucił mnie. Mayday, mayday. Dobra, znowu idę mu naklepać. Leciały pioruny od Chibi. Ej, 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 tylko nie do wody. Tu się odjebało, przepraszam bardzo. Złaś na dół, Gamoniu. Ej, on kastuje spela? Czy mi się wydaje? Tak, on kastuje spela, kurwa. O chuj. Dzięki. Usiadł na mnie. Kurwa. No tak to się nie będziemy bawić, bo on tak... Kurde. Jesus.
Podniesiemy ją, czy nie? Uwaga, będzie wybuchać jakieś ognie, kurwa, piekielne. I co, wy wszyscy tak? Wstawaj, Chibi! Gdzie on znowu? Jesus! Ja wjeżdżam na typa, kurwa, znowu, bo widzę, że dzieją się rzeczy. Ej, teraz jest ciężej, kurde, z nim. Ja z nim nie wygram, ej. Spierdalamy chyba, co? Chodźcie, spierdalamy. Wycofujemy się, come on, guys. Ja już nie mam heala żadnego. Za mną. Chujem jesteś, a nie master. Chibi, trzymasz się? A good place to put our feet up, if we've a tent with us. Boże. Ono tu, Chibi. Ej, chodź tu, kurwa, co wy robicie? Nie, Chibi, nie idź tam. Chibi pobiegła po Meryl. Dobrze, ten smok jest taki niedojebany, że on mnie nie goni. Kurwa. Chibi, spierdalamy. Zostaw to. Zostaw te laski. Uciekamy stąd. Szybko. Go. Czyby nie została kumpelek w potrzebie? Chuj z kumpelkami, znajdę ci nowe. Ej, mamy jakiś status dziwny. Co jest z nam? Co nam się dzieje? Debilitation silence, co to jest? O Boże, Chibi nie może mówić. Zobaczmy, czy mamy jakiś spell na takie gówno. Nie mamy. O, tu mamy spell, który może silencować, ale nie mamy spella, który leczy silensa. Ty, Chibi, nie masz takiego czegoś? Chodź tutaj. But of course, Arisen. You may depend upon me. No i zobacz, i
No, i ściągnęła ty silence z nas. To co ona mówi, że jest ciężko, jak nie jest? A tamci tam zdychają. Tak, ja zobaczę, czy się nie zaraził ten smog, bo... Bo widziałem, że on tam łapał do ręki tę elfkę, co z nami była, i coś tam do niej mówił, że I am your master. Dobra, wiecie co? Wracamy do miasta. Chodź, czyli idziemy. Tak, dokładnie, chodź. Tak, a propos, właśnie, chodź. Musimy pogadać. Tylko zdej mi czapkę, jak do mnie mówisz. Chono tu. Muszę się przyjrzeć tobie. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. Nie no, wygląda ok. Chyba nie jest chora jeszcze. Akurat jej nie złapał, nie? Ale nie wiadomo, czy mogła się jakoś zarazić już w takim krótkim okresie czasu. Nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, co będzie mówić, ok? Jak się okaże, że mówi jakieś pojebane rzeczy, że mnie nie słucha albo coś, to znaczy, że może być różnie. Patrzę, Chibi jeździ z wilkiem. Boże, Boże, Boże. Dobra, to nie jest pozytywnie. Pójdziemy sobie nowych pionków znaleźć. Tamte laski już pozdychały całkowicie, niestety. Ale tak jak mówiłem, no czas już powoli na nowych przyjaciół, bo tamci już byli słabi. Ruchają mnie! Chibi, co ty? Chibi, leży? Serio? O Boże. Kurwa, mogliby tak nie skakać. I nie rzucać kamieniami. Byłoby miło. Pa, jaki jump, kurwa, jebany w dupę. Dobra, porobieni. Wstawaj. Ale było ich za dużo, to jest zdecydowanie do przesady. Tutaj jest, było ognisko. Kurwa, dobra, nie. Chodź, uciekamy, Chibi. Come on. Chibi! Gdzie ty jesteś? A tu jesteś. Dobra, uciekamy. Uciekamy, uciekamy. Nie ma sensu się tak napierdalać non stop.
Przecież się ściemniło. Time we had ourselves a meal. Oh, what I wouldn't give for a bowl of hot stew. This boulder looks mighty heavy. Chodź, czyli na górę. Tutaj sobie zrobimy może kampa, chociaż nie zrobimy kampa, bo kamp przepadł razem z tamtą laską. Fuck. To tamta laska nosiła kampa. Ale dobra, chyba jest, w sumie jest blisko do miasta. To chodźmy. A tak by the way. Czemu nie mogę kombinować? Bo ja nie mam już oleju do mojej lampy. A ty czy masz olej? Nie masz oleju. No cóż, to trzeba iść, kurde, no grubo po zapasy. To lecimy. Tak, ja wiem o tym, ale ja już nie mam oleju. Także jak nie masz oleju zapasowego, to może przestań tak mówić i chodź po prostu. Słowa godne wielkiego kapitalisty, a co powiedziałem? Nie wiem, czy to dziki, czy ogry. Chyba dziki. Tutaj jeszcze jakiś goły ziomek walczy ze szkieletami. Co jest, kurwa, grane? Da, wy się bijcie, a my uciekamy. No ale tak myślałem, że ten smog to mnie tam, kurwa, wiecie, pozamiata, nie? Znaczy, początek był niezły całkiem, jak mu na tej głowie siedziałem, ale potem było ciężko wejść na niego, bo on cały czas wszystko kastował. Nawet jak już wlazłem mu na głowę znowu, to on zaczął kastować jakieś prądy, które mnie zrzuciły z tej głowy, nie? Trzeba znaleźć wydajniejszych pracowników. Znaczy, no, bo oni tam mieli 20 chyba, 20 i 22, a ja już mam 25, więc trochę odstają z levelem. I heard a rumor that this land was once a kingdom of beastrons. Dobra, pytanie. Gdzie my mamy tą chatę swoją teraz? To? Tak, to jest to. Dobra, to czekajcie, to ja sobie zaznaczę. Czwórką. Idziemy się kimnąć. Chociaż w sumie najpierw możemy... Pobawić się. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour. W organizowanie rzeczy. Ale materiałów to dużo. I z gryfów. I z tej kopalni. Także spoko. Czyli coś tam masz ciekawego? Dobra, ja bym chciał...
Nie wiem, co ja bym chciał. Ja bym chciał na pewno ten zrobić, ten olej, nie? Możemy tu jakiś zrobić olej, kurde? Oil. Jest oil. Dobra. Much obliged. Out of Lantern Oil. Ojejku, to jeszcze muszę zatankować? Dobra. To pytanie, czy ja... Oj, przepraszam, nie chciałem, nie ten guzik. Przepraszam, że tak skoczyłem tutaj. No i dobra, i ja bym chciał jeszcze healowanko. Jeszcze trochę healowanka zrobić na przykład, o właśnie tutaj. Tylko że nie mogę, bo mam 0000000. Mogliby mi pokazywać rzeczy, które mogę robić. Despite the hour, much obliged. Dobra, idziemy w Kimę. Czyli do czwórki. This ladder can take us to new heights. Co ty gadasz? O kurwa. Jest okej. Gdzie jest ta moja chatka? Tutaj? Nie, to jest chatka od tego Gamonia chyba, nie? Tak? Nie, sam już nie wiem. Mogę się tu kimnąć? Nie mogę, to nie moja chata. Dobra, sorry. Kurwa, to gdzie ona tą chatę ma? Na górze? Jesus! Tutaj jest. Czyli... tędy? Aj tu... O, siema elfie! Czego ty znowu chcesz ode mnie? Słucham cię. O, żeż mordę, to co już... Nie starczyło budżetu na dubbing? You have made quite a difference in my life, you know. Since meeting you, I have braved innumerable tests of courage and learned much of myself and the world. As a testament to this, I intend to set out on a journey anon, and I am hoping you might accompany me. Mogę z tobą iść, póki mnie gryf nie porwie. Jak mają otwarte domy, to się wchodzi, no proste, tak? Would be a chance for me to show you just how far my skill with the bow has come. Dobra, fajnie, kurwa, ale nic mi nie powiedziałeś ciekawego. Many thanks. Aha. Luzik. Możemy iść. Luzik, arbuzik. No i czemu się ta dwójka nie robi tutaj? Co jest, kurwa? A jest tam, tylko pod tym, dobra. A tu jest, o, Misty Marshes to jest. To co to jest? A place to call one's own is no small fortune. I should like such a boat myself. Say what next we meet.
Will you tell me about all the sights you have seen on your travels? I do so enjoy hearing about them. In the meantime, I shall leave you... A co ty mi tam dałeś? I Sven. A Sven mi dał wino. Super, dzięki Sven. Dobra, to co, idziemy w Kimkę? How I've longed... Dobra. Miejmy nadzieję, że Chibi nie jest chora. Chyba nie jest, bo się cieszy, że śpi, więc... Więc to chyba dalej Chibi. Dobra, to tak, zanim wyruszymy, należy zebrać drużynę. Gdzieś to słyszałem, więc skorzystajmy z tej porady. We're going this way now, I suppose. By your will. Dobra, pozytywni. Kogo bierzemy do ekipy? To będzie moim nowym przyjacielem, którego w razie czego zostawię na pożarcie smoku. Znaczy mamy... Jaki mamy level? 25. Okej. Okay. Czyli tak. Tu mamy jakiegoś Enocha. Tu mamy Kyle. Ari, Gil, Galahad, Leo. Abi, Sheba. Abraham, Joy, Sara. Ale wy wszyscy słabi jesteście. Tu jest Sofia jakaś silniejsza. Azura. Taka wysoka, Jesus. He, ktoś zrobił Frieren, tylko że z błędem, ale okej. Torina. Liz Licky. Jego kurwa, jaki ty masz ryj, stary. Dobra, nieważne. Egzaminę. A jak tam pony od moich przyjaciół? Gael ma już 40, a John 14. A John był od kogo? Od Kupsona. Kupson, ty chyba nie grasz w tą grę już więcej, co? Specjalne pauny. Jest tu ktoś warty uwagi? Ta, poszukajmy, czy jest coś na 20 którymś poziomie. Cyborg Angel, ja pierdykam. Witam. O, to za pauny od znajomych się nie płaci dodatkowo, jak nawet mają wyższy level. Właśnie słyszałem ostatnio coś, ktoś pisał, siemaneczko. Ktoś coś pisał ostatnio, że podobno tak jest. Ale w sumie zapomniałem sprawdzić. No to zobaczmy, na przykład ten Gael od przyjaciela. Zawołajmy go. No i dobra, jest Gael, tak?
Never did I dream you would grow so mighty, Arisen. You're a sight to behold. No i rzeczywiście, mogę go wezwać za zero. A jak tam Ferdek wygląda? Ferdek zawsze niezawodny. Zawsze niezawodny jest. Tylko słuchaj, tu jest pytanie. Czy oni się skalują do mojego poziomu? Czy oni są na 40 cały czas? Poza tym, czemu on ma takie dziwne oczy? On takie miał? Przecież, nie, no dobra, chyba zwykłe ma. Ale tak dziwnie wyglądały przez chwilę. Bo jak ja wezmę takiego silnego typa na 40 na przykład, albo od ciebie, nie wiadomo, który tam masz, to ja chyba nie chcę biegać z takim przekoksanym paunem. Ja bym wolał mieć takich, wiesz, w miarę na mój level. O jejku. Dobra, wiecie co? Co my tutaj chcemy? Nie ufasz paunom z chemami? No, ja bym wolał tak właśnie pod swój poziom, żeby, wiesz, też nie psuć tutaj balansu. Dobra, słuchajcie, mamy tak, mamy mnie jako złodziejaszka i mamy Chibi jako czarodziejkę. Kogo by se wziąć? W sumie powiem wam, że dwóch magów w teamie to naprawdę robiło zarąbistą robotę, więc... A może spróbujmy Sorca? Z Sorcem jeszcze nie biegałem. No dobra, mamy tak. Malvina, Rose, Kia Hari, Morgana, Adam. Fajnie. A well-organized pack is my speciality. I'll see to it your bird. Ej, pa, jakie wredne, że on ma zamknięte oczy. Ha. Fuck off. Nie ufam ci. Tifa. Tylko że Tifa tak nie wygląda. Becky, Lion, Leonidas, Alice, siema Chibi, Ellie, o może Ellie weźmiemy. Chociaż czekajcie, bo to też zależy, jakie mają skille, nie? Home details, sprawdźmy sobie. I teraz tak. Co ty tam masz za skillsy? Ogień, prądki, Hagol. Czyli to jest jakiś lód, tak? Okej, okay, śnieżyca. I tu też jakiś lód. A zobacz, może jakiś ma skill ma Meteoron albo Maelstrom. A to są jakieś OP skille? Wiesz co, ja głównie chciałbym kogoś, kto ma skill z tym, że mi może tego obczarować broń. Jakiś żywioł dać na broń. Słyszałeś, że ma wyjść nowa wersja Romeo i Julii? Z Tomem Hollandem i jakąś murzynką? Słyszałem.
Słyszałem coś o tym. Dobra, na razie tej pani podziękujemy. Zizi, a ty co masz? It'll be a joy to serve one so gallant. Hago Salamander, co to jest Salamander? O, wow. A to nie podpala też nas? I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. Czekaj. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Ty masz jakieś dziwne oczy. Weź, kurwa, odejdź stąd. I pray my efforts aid your cause. A ty co masz? To Salamander Thundermine, co to jest? Ball of Lightning. Okej. Okay. High Frigor. Magic Bolt. Galvanize. Dobra, nieważne. Ja nie wiem, czy sorce mają enchantowanie broni. Możliwe, że nie. Możliwe, że ja się jebłem. A ty mówisz... Czekaj. Jak to się szukało? Search by weapon skill. Aha, i tutaj mogę sobie weapon skilla szukać, tak? A ty mówiłeś, że co jest fajne? Meteoron albo Maelstrom, to tu chyba jest, niestety nie mogę sobie tego odpalić, chyba że to jest na przykład od Mage'a. Też nie, dobra, okej, okay. Widzę, że nie, że Swords nie może mieć tych bunów. To ja sobie buna jakiegoś wezmę, tylko nie wiem co. Ten lighting był fajny nawet, jak braliśmy. Może tym razem weźmy sobie ice? Czemu Murzynka, nie Ukrainkę? Nie rozumiem tego. Morgana ciekawa. Pewnie to był cosplay z Dragon Age'a. Chrome, Deneb. Pupuce brzmi zajebiście groźnie. Ikario, Alten, Lilith, Main Pawn, super, Eagle, Bex, Page, kolejna Lilith, tu jest jakaś Aya. Widzę, że Aya jest ładnie ubrana. It's a pleasure to meet you. A co potrafisz robić? Co potrafisz robić, Aya? Pokaż mi. Co ty masz? High Flagration, High Levin, Ice Boon i High Frigor. Dobra, będzie robić nam lody. Znaczy, Ice'a będzie wrzucać. I... Okej, okay, dobra, możemy ją wziąć, zobaczymy. Może będzie fajna. Okej, okay, to ja cię poproszę. It'll be an honor to serve by your side. Jakaś lampa pojawiła nagle. Dobra, to mamy Aję. Mamy dwie czarodziejki. To ja bym wziął jeszcze kogo? Pozytywnie kogo bierzemy? Fighter? Archer? Czy Warrior? Ale lambadziara? Kogo byście chcieli? Kogo byście zaproponowali? Jaką klasę chcielibyście zobaczyć w akcji w moich podróżach? I ewentualnie, potencjalnie, kogo byście chcieli zobaczyć, jak zostawiam na pożarcie smoku albo komuś innemu, kto jest groźny? Fighter, Archer czy Warrior? Fighter to jest miecz tarcza, Archer to jest łuk. A Warrior to jest wielki miecz. Albo wielki młot. Czy coś takiego. Ja wam powiem, że ja bym ze Fighterem pobiegał. Bo widzę, że nikt nie rzuca propozycjami. Dobra, to ja wybieram Fightera. Zobaczymy, może będą jacyś fajni.
kogo my tu mamy? Rafę i Alice. Czy można wyszukać po nazwie Pawna? A nie wiem, mogę sprawdzić. Czekaj, tutaj nie. Tutaj też nie. Mogę po ID. Mogę po ID ewentualnie wyszukać. Wpisz Guts? Nie, to nie takie ID. Zobacz. O, widzisz, tu jest Spawn ID, to jest taki kod. Ja bym musiał kod znać. Jakbyś znał jakiegoś Pawna Gutsa, który cosplayuje Gutsa i jest na PlayStation 5, to wtedy jakbyś mi podał ID, to ja bym mógł te ID wpisać i bym go widział. Wiem, że są takie tematy na Reddicie i na innych takich pierdołach, że ludzie ogłaszają swoje te. Szukam. A w sumie możesz poszukać. To jak dasz radę znaleźć tak w miarę szybko, to możesz poszukać. Ja se skoczę siknąć, także ze dwu na dwie minutki, okej? Okay? Jak zabijesz ogra, to dostaniesz 2-5 golda. To nie tak dużo. Ile mam golda? 45 kafli. No to takie 2,5 tysiaka, to nie jest dużo. Ale kto to jest w ogóle? To co mi tu podałeś? Co ja tutaj robię? Search by ID. Zobaczmy. N3LV MSB L. I tam chyba jest 0, tak? 0PD5. Unable. Źle wpisałem? N3LV MSB L 0PD5. No chyba, że tam nie było 0. Tylko O. Nie. A to podałeś Pawna rzeczywiście na PS5? B
Bo ostatnio testowaliśmy właśnie, też jeden ziomeczek chciał, żebym wezwał jego pauna, tylko że na PC-cie on gra i się też nie dało. Mimo tego, że na Reddicie czytaliśmy właśnie jakiś topik, że ludzie pisali, że się da, ale się okazuje, że się nie da. Aha, też masz z PC-ta, okej. Okay. Spoko, dobra, Kaktuar, jak tam ci idzie z Gatsem? Widzisz tam jakiegoś Gatsa? Ja ewentualnie mogę poszukać, wiesz, też. Tutaj zmienić na Warriora i zobaczmy, może będą jakieś Warriory, które przypominają Gatsa. Halo, Gatsu, tu jest Beer. Lion, Geralt, o, mamy Geralta z Rivi. Musashi, Tasio, Abel, Dante, Izzy, Tia, Emmet, Zak, Kato, Cyril, Jacob, Paul, Lee, Hart, Clive, Leo, Eto. A ty, Geralt? Precisely when a curative is needed, master. Geralt, co ci się kurwa z oczami dzieje? Ja ci nie będę ufał, jak ty masz dziwne oczy. Miejcie normalne. A ty, Dante? I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills. Dobra, Dante ma normalne oczy. Ty coś potrafisz robić fajnego? Szczerze powiedziawszy, to i tak się nie zna na tych skillach od Warriora, więc... A zobaczmy, od jakiego to jest gracza? Evil Wally 666. Chciałem sprawdzić, czy to jest dobry człowiek, ale... Bierz Geralta? Ale on ma oczy dziwne. Te pionki potrafią chorować na bardzo pojebaną chorobę. I po oczach idzie się kapnąć, czy są chore. Ja wolę, żeby mieli normalne oczy, to wtedy mogę się kapnąć, czy oni są chorzy. Ja nie chcę ryzykować, wiesz? Zak. I'll be your teeth should your party lack for bite. Such is the warrior's lot. Jaki śmieszny dziadziek. Dobra, w sumie jeden chuj, no możemy wziąć tam, weźmy tego dziadka, no. Możemy go wziąć. If we share our strengths, we can begin formulating. Fajnie, fajnie, Zak. Dobra, lecimy, bo film, bo stream nie będzie trwał wiecznie, a chciałem jeszcze zacząć sobie tego questika. A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. Tis said there is an illness spores can contract beyond the rift, that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn gradually loses all self-control, and in time will even cease to heed the Arisen's commands. Can that really be true? I don't like the sound of it at all. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, master. Dobra, ale ona nie jest chora. I on też nie jest chory, nie? I have nothing further to add. Dobra, a ty, Chibi? I have not much to say at the moment. Dobra, Chibi raczej też nie jest chora. Okej, to lecimy, tak? Robimy save'ika, pick, save and continue i lecimy tam, gdzie ten elf chciał. Czyli tam. No i okej, no i lecimy. Chociaż ja jeszcze może do sklepu skoczę. Zobaczę sobie coś. Bye. Masz coś ciekawego, mój kolego? Ty, ale tutaj są coraz więcej chyba rzeczywiście się robi tych.
tych zbrojek. Kombatowe bryczesy, sprintery. Dobra. Coś tam robimy, może to. Bierz Wiedźmina. Nine. Co tu jeszcze? Minotaur Horn, dawaj. Jeszcze? No to dawaj. Do widzenia. Ok, i jeszcze do tego zbrojmistrza, znaczy tego nie zbrojmistrza, tego. Brońmistrza. Dobra, panie brońmistrzu, czy pan ma coś ciekawego? Nie masz nic ciekawego. No, to nieważne. A mogę coś ten? Great Griffin Claw. O, serio? A myślałem, że ten... I mi to nie dropło. Dobra, a u Chibi coś tego jest? Możemy? Nie bardzo. No nic. Chociaż czekajcie, może tak nową broń? Albo dobra. Nie, na razie sobie radzimy zajebiście. To... Okej, lecimy. Go. That's just as well. Czyli lecimy gdzie teraz? Wychodzimy z miasta i lecimy tutaj tą drogą co zawsze i tutaj tędy, tak? Tu jeszcze trochę do odkrycia mam, ale może to nie dzisiaj. No to, no o właśnie, better to be selective than wasteful. No dokładnie, Aja, ty mnie rozumiesz. Stara. Ogółem to dobrze wspominam i dobrze mi się kojarzy imię Aja. Więc to też nie tak pozytywni, że wybrałem Aję dlatego, że jest skąpo ubrana. W sensie nie tylko dlatego. Ale po prostu Aja mi się fajnie kojarzy z... Była taka postać w Parasite Eve, w takiej grze. Ona się tam nazywała Aya Brea, czy jakoś tak, główna bohaterka. Mac, zwija? No dobra, to zwijaj, Mac. Dzięki, że wpadłeś. Zapraszam na jutro, prawdopodobnie. A jakbyście się zastanawiali, to ogółem, oprócz Dragon's Dogmy, za niedługo pojawi się chyba seria jeszcze z Medieval 2. Bo widziałem, że jest przegłosowane, jak na razie, według moich wspierających. No. I ten, no i to miał być one shot, tylko taki jednoodcinkowy, ale ja tak bardzo kocham serię Medieval, że pewnie z tego zrobię serię. Także... Tak, ja wiem, że na one shota miało być, ale tak jak mówię, no ja tą grę... Zresztą ja mówiłem na streamie dla wspierających, że... Że z racji tego, że nie mamy aktualnie serii od wspierających, to jeśli one shot siądzie mocno, to możemy z tego zrobić serię. A że... Co z tym horrorem? Którym? Bo w Medieval już grałeś. No ale ja z dwójki i tak chciałem zrobić streamy, więc to się idealnie składa. Którym horrorem? The Shore? To kiedy indziej najwyżej, no. Nie śpieszy mi się z tym. Materials such as this can be combined to craft things. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Alone in the dark. A no tak, racja, zapomniałem o nim. Wiesz co zrobimy? Zrobimy tak, że ja sobie odpalę najpierw tego Medieval, bo to jest jednak gierka od wspierających, do tego jeszcze mamy Dave'a the Divera od wspierających, więc to są gry, które trzeba by było nadrobić, bo to od wspierających, nie? A Alone in the Dark to jest taka luźna gierka w tle po prostu. No i jak będzie czas, to sobie zagramy. Może jak Dragon's Dogma przejdę, to sobie zagramy w Alone in the Dark. Bo ja Medieval chciałem sobie przejść, zanim wyjdzie Stellar Blade. Więc no, zobaczymy, jak to będzie z tym wszystkim. Dobrze, dobrze idziemy? Czy nie dobrze idziemy?
tak kurwa trochę naokoło zacząłem iść. Jezus Maria, no dobra, no trudno. To trzymajmy się tej drogi i kiedyś dobiegniemy. I guess. Ja zapomniałem, ja tak miałem wrażenie ostatnio, że o jakiejś grze chyba zapomniałem, że coś miałem nagrywać, coś miałem robić, kurwa. Okej, teraz już wiem, to było Alone in the Dark. Dobra. Zawsze mogę sobie odpuścić Stellar Blade, mówisz, że to będzie chujowe? Znaczy, mi jest przykro, że ta gra jest taka droga, a nie zapowiada się na jakiś mega hicior. Na razie najbardziej opłacalna gra, którą kupiłem w tym... O, kurwa, w tym roku... To był chyba ten... Final Fantasy. Mimo tego, że nawet licząc to, że to była kolekcjonerka, nie? To był chyba najbardziej opłacany zakup, bo ta gra dostarczyła tyle fanu i tyle kontentu, że naprawdę ogień. Zajebiste to było. Dragon's Dogma też w sumie zajebiste. Dobra, tam jeszcze jest jaskinia. Ja mam zaznaczoną tą jaskinię z jakiegoś powodu, ale z jakiego to nie pamiętam, więc może na razie zostawmy. Kiedyś się odhaczy jeszcze. A teraz chciałbym trochę popchnąć tutaj ten, wiecie, jakąkolwiek fabułę, choćby i z tym elfem. Zobaczymy, jak tam z tym elfem pójdzie. Wyglądało słabo. Stellar Blade. To prawda. Znaczy, słabo. Może nie jakoś słabo, ale średnio. Camping is one of life's simple pleasures after all. Co tu się kurwa dzieje? Złaś na dół. No i porobiony, dziękuję bardzo. Nie będzie mi tu śpiewać Franca jedna. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Dobra, przechodzimy przez most. Potrzebuję, żebyś powtórzył od najbardziej opłacalny zakup, bo musiałam lecieć do kuchni, żeby ja ich głównie spalić. Mówię, że najbardziej opłacalny zakup jak na razie... O kurwa. Jak na razie... to był Final Fantasy. Nawet biorąc pod uwagę to, że to kolekcjonerka była. Bo dostarczył najwięcej fanu i kontentu i w ogóle, kurde, był sztos. Na razie top gierka w tym roku, w jaką grałem z tych nowych. Dragon's Dogma na razie też się fajnie zapowiada, jeśli chodzi o podsumowanie przyszłe. Czekaj, co? Failed Travel Company... Co kurwa? Riding in an ox cart would be a welcome reprieve. Fewer monsters are to be found on the main road. Though cart travel only works on hard. I cannot afford it. Much obliged. Here you are. 'Tis a reward well earned. Okay, super. Fajnie. Questy. A gdzie jest kurwa ten quest z tym?
Czemu to się znowu sfejlowało? Co jest kurwa grane z tymi zjebanymi questami? Czemu ja tu biegnę z tym elfem, mimo że tego elfa jebanego w dupę tu nie ma, ej? Ja pierdolę. Co się odjebało? Gdzie jest ten z dupy głupi elf? Jak on tu miał questa, że tu mam iść? No i kurwa. Mogę zrobić load? O, dobra, czekajcie. Zrobimy tak, to bez save'owania wychodzimy w piździec. Elden był prawie połowę tańszy. No Elden był bardziej opłacalny. Swoją drogą na PC zrobili już tłumaczenie i jak tak oglądałem, jak ktoś na nim gra, to wygląda całkiem porządnie. No słyszałem, że jakieś takie maszynowe podobno, nie? Ale w sumie fajnie, że tak szybko to pykło. Kurwa. Czyli co, dalej w dupie? To mi się z autosave zrobił tutaj w tym momencie, tak? Ja pierdolę. Dobra, to zróbmy inaczej. Dobra giera porządna. No ja nie wiem, co się odjebało. Może po prostu przez moją nieogarniętość to tak wygląda dziwnie. No czekaj, jest elf, tak? You say you're on the hunt for Gwyfentia. Darren asked that of you, I expect. To said a woefully lost blacksmith once stumbled into the arbor and left some of it with us upon part. In your language, it is called by another name. What was it? I know, of course. Scale Cinder. That's the one. It can be found in Batal, I believe. I know no more than... It isn't much talked about, you see. The blacksmith was a dwarf, and the elders rather prejudiced about their ilk. Okej, fajnie. Jak go czyli posunęła? I've heard it can be found in Batal, but that's all I know. Dobra, czyli co? Aktualnie mamy questa, tak? Mamy te questy, czy nie mamy te questy? Nie, on dalej nie jest tutaj pokazany, ale... Dobra, to chodźmy, nie? Idziesz, ziomek? Shall we seek out the young man from the other day? Nie. I know the way, follow me. Nie, Chibi, chodź tutaj. Jebać typa z From the Other Day. Idziemy tam z tym elfem i miejcie na oku tego elfa, bo on się znowu zgubi. Gdzie on? Czekaj. Ale ja... Kurwa, ja nie mam pionków znowu, Jezu. Tak, nie mam? Nie mam, ojejku. Dobra, elfie, poczekaj chwilę, ja wezmę pionki, okej? Okay? O, Jezus. Come on, szybko, zróbmy sobie to. Szybko. A mogę tak na przykład? Guy. Momo, jaka skoksana już. Nie mogę tutaj chyba. Dobra, to nieważne, to bierzemy szybko. Mage. Dobra, ten loot był chujowy, weźmy sobie na przykład lightning. Czemu ty mi na nic nie pozwalasz? No bo ty robisz rzeczy akurat w złym momencie. My teraz nie potrzebujemy szukać tego typa. My potrzebujemy... O, Morgana jak jesteś ubrana. Johna, Victoria. Choco. Kurwa, Choco, ty wyglądasz jak ktoś... Tak, ja cię chcę. Ty wyglądasz jak ktoś godny... wszystkiego. Hmm.
Lightning Affinity, Ice Affinity, Fire Affinity. Ale czemu ty masz takie chujowe skillsy? Dobra, to nie chcę go jednak. Po co mu tyle affinitów, jak ja chcę tylko jeden? A Morgana? Restoration and reinforcement are the purview of a mage. Fajnie. A umiesz coś ciekawego? Lightning Affinity masz. Dobra, zajebiście. Haj, ten, tutaj, ten. Okej, okay, biorę cię, chodź. Shall we discuss tactics now? Nie. Dobra, i jeszcze jakiegoś warriora mieliśmy, nie? Dobra, szukaj tego. Dawać jakiegoś warriora ciekawego. Come on, come on, come on, come on, come on. Tu jest jakaś Saja. I tyle. Tia. Znowu ten Geralt, to jest ten sam? Chyba tak. Paul, Clive, Cyril, Abel, Musashi. A ty Musashi coś z sobą prezentujesz? Ty masz dziwne oko, nie ufam ci. Pewnie zrobione przez gracza, ale... Uz, Kato, Eto, Jacob, Dante... Tasio. Ja tego Zaka miałem, nie? A ty, Hart? Kurwa! Jak mnie tym głosem przestraszyłoś? Dobra, ja biorę Zaka chyba. Dawaj, Zak, chodź. If we share our strengths. Wychodzimy, idziemy. Elfie, jesteś tu? There is a rumor whispered among pawns that I've oft pondered. Jest elf, dobra. The gist of it is, to idziemy. When pawns travel beyond the rift, we can contract a peculiar illness that imperils the lives of those around us. At first, we are only restless and excitable. But in time, we become so unruly that even the Arisen holds no sway over us. Kurwa, nie tu. Can that really be true? I don't like the sound of it at all. Teraz trzeba pamiętajcie, że trzeba mieć na oku tego elfa, żeby on się teraz nie zgubił. Elfie, idziesz. Ale to jest głupie, że oni mi dają, wiecie, kogoś do eskorty jakby, że mam z nim podróżować, ale on specjalnie idzie tak wolno, nie? Chodź, Elfie, chodź. Chibi tam będzie go od tyłu pilnować. No i sobie biegniemy. Mamy tam dobrze tego zaznaczonego? Tą dwójkę mamy. Dobra, lecimy. Words fail to capture the awe I feel standing atop this bridge. One wonders how long it must have taken to build. Have we purchased all that we require? We ought to review the contents of our packs, just to be sure. Chyba wszystko mamy. Chodźcie tędy. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. The creature's corpse will serve us well. O mój Boże. You can like the hunter's figure. There, master, an ogre. Have no means of exposing our enemy. Dobra, szybko zabijemy.
Ale zdążyłem wyskoczyć niechcąco w ostatnim momencie. Znaczy, tak czy inaczej jestem zmęczony, ale przynajmniej mnie nie zgniótł. Easy peasy. I've a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. I can even mark them on your map. Andromeda i Marek jest twoim szefem. Pokaż mi tego Marka. Jaki Marek? Moonrise 9. Marek. Okej. No nie powiem, ta Andromeda całkiem w pytkę, więc może ja bym sobie ją wziął. Albo na razie cię dodam do faworytów i potem cię wezmę. Nara. Chyba, że chcesz... Kurwa, elfie. Chyba, że możemy cię tak wziąć. O. I możemy iść teraz. Co się szarpiesz? Ono tu. Really now? What are you doing? Do be mindful of your surroundings. Chodź. A elf idzie? Idzie, dobrze. Elfie, jakby co, to nie opowiadaj nikomu o tym, co tu widzisz, dobra? Dobra, możesz nam pomóc teraz. Idziemy dalej. Patrzcie, jaka zajebista taktyka. Nie dość, że nas jest czterech, to jeszcze mamy elfa, czyli piątka. I jeszcze mamy tą babkę, którą noszę, to jest szóstka, nie? Ej, laska, pomóż! Laska se pobiega w pizdu. A elf jest? Czekaj, bo... Bo elf odpierdala znowu coś. Elf, chodź tu! Co on robi? Morgana gdzieś lata w pizd... jest... Elfie, chodź tu, kurwa! Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Dobra, idzie. I've got a good feeling about this one. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Nope.
Gdzie dalej, gdzie dalej? A, to jeszcze daleko. Dobra, lecimy. Zrobię sobie save'a, póki go już mam tak daleko. Tego typa. Co tam jest? Ale zniszczony! Jaki to był gwałt! Ja chyba przekoksany na ten rejon już jestem. Co mi się w sumie bardzo podoba, bo głupio by było trafiać na tego samego mobka 20 raz i wiecie, i męczyć się z nim parę minut. Where next? Prosto. To lecimy prosto. While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way? No dobra, pokaż. Czyli jak biegała z kimś innym, to znalazła tu gdzieś skrzynkę, więc... Show me the way. Tu w ruinach? Ale tu są bandyci! Ten z nim lata, co się dzieje? Wow. Dobra, fajnie, znalazłem jakieś przejście tajne, ale czy tutaj jest jakaś skrzynka na zewnątrz? Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Co to kurde? Yo.
Ale miejscówka, wow. Well done, master. Here already, are we? Nice. Fajne miejsce. Fajny bajer. As a matter of fact, one master I served was quite the carefree soul, shunning armor in all its forms. I'll be sure to keep that in mind. Dobra, ciśniemy dalej. Co jest, kurwa? There's a glad thing we rested with. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Let our foes cower before lightning's crackle. Co wy tam znaleźliście znowu? Nie, to ja tam znalazłem ewidentnie. A tu jest ten gamoń. Siema, ziomu. Nie przewróć się do tyłu. I dobra, no i tyle. I'll hold on to this. After all, an ounce of prevention is worth a pound of cure. I skrzynusia. A tutaj token. At last! I thought we'd never find one. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master. Dobra, lecimy dalej. Jak tam droga? O, jeszcze kawałek. I grant your weapon a magical boon. A po co? Chodźcie. Elf, idziesz? Chodź, elf. A oni tam walczą. Ojejku, chodźcie, come on, gamonie. Za mną. Wow. Dobra, jesteśmy trochę w dupie, bo tu jest most, który no, nie do końca kurde działa. Ty elfie, to jak ty tam chcesz? Jak ten elf tam chce to... A ten... No jest... Czemu ten elf tak się chce napierdać z każdym? Idziesz, elfie, chodź. Przerzuć go, no właśnie ciężko. Patrz, Ibi już ma na maksa w wakacje. Kurde.
co ja będę musiał tutaj na... naokoło cisnąć. Co tu znowu kurwa przyleciało? Harpie tylko? What could yon chest be hiding? I must know. Let us hope your curiosity will be rewarded. Panacea. Co tam znowu warczy? Znowu jakiś boss? Nie jest was za dużo? Ostatnio? Chodźcie tędy, ekipa. Tędy możemy mieć wyjebane. Chodźcie. Elfie, idziesz. Oni pobiegli drogą, kurwa, gdzieś. Jezu. Gdzie wy jesteście? Skąd wasze zachowanie takie jest chujowe? I kurwa udało mi się w końcu wskoczyć. I oni zeszli. Nothing like a choppers. Seems there's no escaping them. Co? We have no means of exploiting our enemy's weakness. Ale o czym wy mówicie? I grant you lightning spans. Ej, czekaj, elf, kurwa! Co on robi tam znowu? Do kurwy nędzy, ej! Gdzie on jest? Ty co warczysz? Elfie, zryty łbie, chodź z nami, błagam cię. Ty masz questa, żebyśmy z tobą poszli do wioski, ale ty robisz kurwa wszystko, tylko nie idziesz do wioski. O co ci chodzi, stary? Czy na tym polega trudność questa? Idziesz, chodź. Co, może zrobię save'a, póki... No to mamy rekord z tym elfem na razie. Oh my. Tutaj znowu jakieś gobliny z dupy. Porobień, tu jeszcze jakiś. Coś jeszcze? To wszystko, dziękuję, do widzenia, lecimy. Za mną, lole. Spróbujemy może ich ominąć, co tędy? A łódki nie ma jakby co. W sensie nie dało się pływać łódkami z tego co sprawdzałem na razie. Dobra, mamy tutaj most. To jest ten most. A tu jeszcze jest coś tam. Okej. To szybko, bo tutaj niszczą mosty. Okej, udało się przebiec. A tu jest jeszcze kurwa kawałek, ja pierdolę. Żuczek? Żuczek! Nice. Dobry żuczek, nie jest zły. Tam jakiś gamoń na górze jest. Mam nadzieję, że to nie jest wróg.
There's a cave in the vicinity that you've yet to explore. I can take us there, using knowledge I gained beyond the rift. Yeah. To to bandyci? Let my magics grant you. Oczywiście, że bandyci. For the same result with our next attack. Come on, come on, come on, equipa. Come on, come on. Jak tam idziemy? Idziemy w miarę chyba dobrze. Czego trąbisz? Ciśniemy dalej. Ekipa, ekipa, arriva, arriva. Takie zabudowania takie większe. This party is fit for adventure. Our strengths complement each other well. We need only hone our skills. And in time, we shall be indomitable. Indeed. Elf się trochę oddalił. Idziesz, Elfie? Dobra, jak tu przejść, żeby było dobrze? Damy radę tędy przejść? Żeby było szybciej. I espy a hobgoblin. Tis weak to lightning strike. Co? I see you've been drenched. Co wy robicie? Ja pierdolę. Kurwa, pokazuję wam tu zajebistą ścieżkę na skróty, to nie się musicie napierdalać. A już się chyba ciemniej. Nie, nie, w sumie jeszcze chyba nie wiem sam. Za mną lole, ja pierdolę. Useful ingredients. Dobra, teraz jakby trzeba skręcić w prawo. No harm in picking a few. Czyli że tędy. O, hajsy. 900 golda na drodze? Co jest grane? Da, ciemni się trochę. Znaczy, w sumie niebo jest jasne, ale... Widzę, że oni się biją ze sobą. O, proszę. Weźcie ją, zdejmijcie. Bo jest niemiła.
Siema. Co tam? Wow. Kurwa, jakieś powitanie. Help? Dzięki. Gdzie on tam skacze? Kurwa, co się tu dzieje? Nic nie widać. I się zmęczyłem. Co tu się... Wow! Ktoś tu niezłego loda zrobił. Blizaga wleciała. Dobra, mój elf żyje? Żyje, to chodź. Someone is being attacked, master. Perhaps we ought to intervene. I knew it to be so. Kto został atakt? Wy jesteście atakt? A friendly face at last. If I might be so bold as to impose upon you again. Would you be willing to accompany me to the cenotaph and safeguard me from harm? I fear there are none else to whom I can turn. And if this is not done, the road through... Oh, thank you! We are to escort our charge to the cenotaph. Shall we be on our way? Pray, allow me to show Czekaj, you the way. Czekaj, zaraz, ej może. Well, now isn't this lucky? Someone who knows the way. A pizza? Okej. A ten elf? No właśnie. Czemu ty do mnie nie mówisz już? Tylko jakieś kurwa liściki mi na pół ekranu dajesz. I hope I managed to show you just how much I have improved. No w chuj. That you may feel... Would you accept this by way of thank? Dał mi kwiaty. Serio? I to był quest, kurwa, poważnie. Ten quest polegał na tym, żeby go tu przyprowadzić, bo on tak z dupy tutaj chciał przyjść po prostu, o. Tylko po to, żeby pokazać, że on teraz lepiej strzela z łuku niż wcześniej. I dzięki temu dał mi kwiaty, żebym mógł mi pokazać. Ja pierdzielę, ej, jakie to było głupie. No dobra, okej, okay, było specjalnie pewnie zrobione po to, żeby tego typa znaleźć i żeby od niego wziąć questa, że on chce gdzieś tam iść. Ale ja pierdzielę, po co mi to teraz było, żeby on mnie... Nie dało się lepszego pretekstu, kurde, że nie wiem, że do znajomego idziemy, albo jakieś takie, nie wiem, skleić jakąś fabułkę. A nie, że on musiał tu ze mną przyjść akurat w to miejsce, bo tutaj stwierdził, że idealna to będzie taka droga, gdzie mi pokaże, że on potrafi strzelać z łuku. Zajebisty ten elf jest. Siostrę ma chyba bardziej rozgarniętą. No niestety, dobra, pozytywnie. To było na tyle, dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Nie wiem, czy jeszcze ktoś w ogóle siedzi tutaj ze mną, czy nie, ale dzięki. No, na razie, cześć.